Cześć, witajcie, z tej strony Piorun. Chciałem wam pokazać, dzisiaj będę wykonywał mały upgrade chłodzenia na procesorze. Będę chciał właśnie dać sobie chłodzenie z rdzeniem miedzianym, dlatego że jest o wiele bardziej wydajniejsze. I mam takie chłodzenie, już do mnie przyszło, zakupione na stronie Komputronika. Jest tam właśnie blok miedzi wprasowany w aluminium. I to zmniejszy jeszcze bardziej temperatury. Zaraz ktoś powie, dlaczego nie stosuję chłodzeń wieżowych. No bo mi się nie chce. Ja przetestowałem dosłownie wszystko. Od BeQuietów, Fery Piątki, Fortisów, Arcticów, Navisów, już mi się nie chce. Ja po prostu do Ryzena 5 5600G wolę po prostu chłodzenie boksowe. Dlaczego? Bo ten procesor nie będzie się gotował, szczerze. Proszę bardzo, jak to wam pokazałem. Pokazuję, mamy Komputronika i mamy radiator o rodzaj chłodzenia aktywne, rodzaj radiatora aluminiowo-miedziany, soket AM4. No i mamy, o, tak to wygląda. Więc to obniży jeszcze bardziej temperatur. Więc powiem wam szczerze, ja już przetestowałem wszelkie rodzaje chłodzeń, więc na taki procesor ze zintegrowaną grafiką, to powiem szczerze, ja w Cyberpunku teraz gram na standardowym chłodzeniu aluminiowym i powiem szczerze, procesor się nie gotuje. No to jak te lepsze chłodzenie dorzucę, no to i tak nie będzie się gotował. Ja nie wiem, co wszyscy mają, że wpierdzielają ogromne chłodzenia wieżowe od BeQuieta, Silentium PC, czy tam Endorphi, czy Arctica. To nie ma po prostu sensu. To jest przepłacanie za 5, może 10 stopni różnicy. Dla mnie to jest bezsensowne. Ok, trzymajcie się, na razie.